Wiele lat temu pewien młody człowiek został wybrany na wójta gminy. Gmina w miejscu, gdzie diabeł mówi dobranoc. Gmina, która nie dysponowała żadnymi atutami, ani walorami środowiskowymi, ani turystyką, ani warunkami do uprawiania jakichś szczególnych upraw czy hodowania szczególnych zwierząt. Wówczas ten pan, młody człowiek, zapytał mnie, na co w jego sytuacji postawiłabym. A powiedziałam, panie Zbigniewie, odnawialne źródła energii. To jest coś, co możecie zrobić, bo u was wieje, u was świeci słońce i macie od groma biomasy odpadowej. Pan wójt zrobił to oczywiście na swój sposób. Także dzisiaj ta kraina OZE rzeczywiście jest znana nie tylko w regionie łódzkim, ale w Polsce i myślę, że ten proces będzie trwał, bo teraz już nie tylko biomasa, ale również fotowoltaika, ale również farmy wiatrowe i budowanie społeczności wokół tych działań bioenergetycznych, czyli na bazie odnawialnych źródeł energii. Myślę, że społecznością w naszym wydaniu jest wspólnota samorządowa, jaką tworzymy, a jesteśmy gminą typowo rolniczą, a więc tutaj, jeżeli chodzi o ten obszar działania, nas jakby takim priorytetem w działaniu jest biomasa. Staramy się, żeby tę biomasę wykorzystywać na wszystkie sposoby. Generalnie byliśmy jednymi z pierwszych, jeżeli chodzi o województwo, w zakresie jakby spalania biomasy, czyli wytwarzania energii z tych źródeł odnawialnych, które są dostępne u nas na miejscu. Jako gmina rolnicza mamy bardzo duży zasób roślin, które można później po prostu przetwarzać. Jeżeli chodzi o gospodarkę naszą na terenie wiejskim, zmieniło się w ostatnim czasie, bo dużo żeśmy przeszli jakby od produkcji zwierzęcej, gdzie praktycznie w każdym gospodarstwie były zwierzęta, które były zwierzętami hodowlanymi, na takie gospodarstwa, które się zaczęły specjalizować. I teraz mamy gospodarstwa, gdzie dominuje produkcja roślinna, więc jest duża nadwyżka produkcji biomasy, no, która jest jakby takim produktem, który wprowadzanie go zbyt często do gleby powoduje degradację tej gleby. Wiadomo, że tą biomasę można wykorzystać również do innych celów. Wiadomo, że powstały zakłady, które zajmowały się produkcją grzybów i tutaj grzyby, boczniaki no, przeważały, jeżeli chodzi o teren. Natomiast ta nadwyżka tej biomasy jest na tyle duża, że wykorzystujemy my w naszym przypadku ją do wytwarzania energii i energii cieplnej przede wszystkim, a więc ogrzewamy wszystkie obiekty na naszym terenie, więc szkoły, obiekty użyteczności publicznej, jako ośrodki zdrowia, budynki komunalne, mieszkalne, do tego, żeby właśnie tą biomasę wykorzystać poprzez spalanie, wytworzenie energii, zaopatrzenie nią właśnie naszych mieszkańców. W ostatnim czasie uczestniczyliśmy w takim dużym projekcie, gdzie finalnie powstaje elektrociepłownia, więc dodajemy element produkcji energii elektrycznej, jak i również dodajemy produkcji zamiany energii cieplnej na chłód. Powstała u nas chłodnia, która zajmuje się jakby mrożeniem produktów, które są wytwarzane na naszym terenie, więc warzywa, owoce, również jest magazynowane mięso, które później jest sprzedawane do odległych krajów Europy i świata, właśnie u nas w takim systemie połączonym. Wytwarzanie z tego ciepła, które jest ciepłem odpadowym i wytwarzanie chłodu jest tańsze, aniżeli wytwarzanie chłodu z energii elektrycznej, którą się kupuje po prostu w sieci. Raz, że wtedy to pochodzi ze źródeł konwencjonalnych, w naszym wypadku bezpośrednio będzie to pochodziło z biomasy, która jest
tym elementem takim ubocznym produkcji tej generalnej rolniczej. Dlatego myślę, że w naszym przypadku ta biospołeczność ukierunkowana właśnie na wykorzystanie tego elementu jest jakby zagospodarowanie tej przestrzeni, gdzie nadwyżki tych produktów ubocznych, jakie właśnie powstają przy produkcji rolniczej, będą wykorzystywane, są wykorzystywane i będą właśnie wykorzystywane do takich celów właśnie energetycznych. Ja powiem tak, że są różne inne formy, ale my na naszym przykładzie robimy to.